Oto jest Układ Słoneczny. Pomimo, że jedyne co teraz wyraźnie widzicie to Słońce, są tu także oczywiście narysowane planety. Przybliżmy nieco obraz, by je lepiej zobaczyć. Powiedzmy... Saturn. Tak, będzie dobre na początek. Oto i jest. Porównanie skali. Powinienem co prawda zmniejszyć te planety jeszcze o wiele razy więcej, ale powiedzmy sobie szczerze, po co? Oraz wspomnijmy, że długo zajmowałoby renderowanie tego obrazu. Teraz, kiedy i tak w małej, a jeszcze bardzo nieodpowiedniej skali pokazaliśmy już wielkość Układu Słonecznego, chciałbym was zabrać na krótką podróż po nim. Zacznijmy od jego centrum. Gwiazdy, Słońce. Słońce. Gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży 8 planet, w tym nasza Ziemia. Ale na informacje o niej jeszcze przyjdzie czas. Wracając do Słońca. Ma ono średnicę równą około 1 392 684 km. Słońce powstało na skutek kolapsu grawitacyjnego obszaru w dużym obłoku molekularnym. 4,5 miliarda lat temu i dało początek Układu Słonecznemu. Merkury, najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego. Ukształtowanie powierzchni Merkurego przypomina nieco Księżyc. Temperatura powierzchni waha się od minus 183 do 427 stopni Celsjusza. Pierwszym wytworem ludzkości, który kiedykolwiek odwiedził tę planetę, była sonda Mariner 10. Jako pierwsza wykonała ona także jego bardzo dokładną mapę. Przechodzimy do Wenus. Jest to druga planeta od Słońca należąca do naszego Układu Słonecznego. Jej jasność jest tak duża, że jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim widocznym na niebie. Oczywiście zaraz po Słońcu i Księżycu. Istnieją przypuszczenia, że w przeszłości na Wenus były oceany. Ale niestety zaraz, gdy temperatura powierzchni wzrosła, te odparowały. Przez to wszystko krajobraz Wenus jest teraz suchy i pustynny. Ziemia, trzecia licząc od Słońca oraz piąta pod względem wielkości planety Układu Słonecznego. Jest ona jedynym znanym póki co miejscem we Wszechświecie, w którym występuje życie. A te istnieje tu już od 1 miliarda lat po powstaniu Ziemi. Jak wszyscy wiemy, tej planecie towarzyszy jeden naturalny satelita, Księżyc. Mars, czwarta od Słońca planeta Układu Słonecznego. Nazwana od imienia rzymskiego boga wojny, Marsa. Doba marsjańska wynosi niewiele więcej od ziemskiej, czyli około 24 godziny i 37 minut. Tak jak w przypadku Wenus, prawdopodobne jest, że były tam kiedyś oceany wody. I jest to prawdopodobnie jedyne miejsce znane ludzkości, gdzie może występować woda poza Ziemią, oczywiście do dnia dzisiejszego. Jeżeli jest tam woda, to występowałaby raczej ona w skałach, nie na powierzchni, życie tak samo, na przykład w grotach skalnych itp. Za Marsem długa przestrzeń, a w niej pas planetoid, obszar Układu Słonecznego znajdujący się między orbitami Marsa i Jowisza. Występuje tutaj wiele planetoid, jak sama nazwa wskazuje. Jest to także jedna z planet karłowatych, Ceres. Następną planetą na liście naszej podróży jest oczywiście Jowisz, czyli największa znana nam obecnie planeta orbitująca nasze Słońce. Ta planeta to gazowy olbrzym o masie 318 razy większej od masy Ziemi. Planeta ta jest tak duża, że tak jak u tych dotychczas, istnieje szansa, by wypatrzeć ją na niebie gołym okiem jako jasny punkt. Sięgając już po amatorskie teleskopy, a nawet dobre lornetki, będziemy w stanie ujrzeć jego cztery największe księżyce, zwane galileuszowskimi. Mówiąc o Jowiszu, nie mogę zapomnieć o monstrualnej burzy szalejącej tam od kilkuset lat. Obliczenia wskazują, że średnica tego cyklonu jest dwa razy większa od średnicy ziemskiej. Saturn, gazowy olbrzym, szósta planeta Układu Słonecznego. Jest ona druga po Jowiszu pod względem masy i wielkości. Myślę, że wszyscy znamy tą planetę głównie dzięki jej majestatycznym pierścieniom. Oprócz tych pierścieni, Saturna okrąża także 62 innych naturalnych satelitów. Tak jak w przypadku burzy Jowisza, pierścienie te można zaobserwować małym teleskopem lub nawet lornetką z bardzo dużym powiększeniem. Uran, gazowy olbrzym. Siódma od Słońca planeta Układu Słonecznego. Jego istnienie jako planeta potwierdzono dopiero w 1781 roku, pomimo zaobserwowania go już 100 lat wcześniej przez Johna Flamsteeda, który jednak mylnie przyznał wtedy jemu miano zwykłej gwiazdy. Rok Urana trwa bardzo długo, jeden obrót wokół Słońca to około 84 lata. Neptun, kolejny gazowy olbrzym na naszej drodze.
ósma najdalsza od Słońca planeta w Układzie Słonecznym. Został on odkryty w połowie XIX wieku, tym razem nie przez teleskop, ale dzięki obliczeniom matematycznym. Ślady metanu w zewnętrznych obszarach planety przyczyniają się do nadania jej charakterystycznego niebieskiego koloru. Okres orbitalny tej planety wynosi niecałe 165 lat. Oznaczałoby to, że od jego odkrycia drogę wokół Słońca pokonał dopiero pierwszy raz, a ukończył ją w 2011 roku. I tym sposobem kończy się nasza podróż po Układzie Słonecznym. Pewnie sobie myślicie w tej chwili. Powiem wam jednak, że nie do końca. Skończyliśmy już wprawdzie omawiać wszystkie planety, ale Układ Słoneczny rozciąga się jeszcze dużo, dużo dalej. Jesteśmy pewni co do jednego. Jest jeszcze pas Kuipera. Tutaj znajduje się wiele planet karłowatych oraz mniejszych planetoid bądź też okruchów lodu. Te planety karłowate to Pluto, Eris, Haumea i Makemake. Są one tak daleko od Słońca, że gdybyśmy byli obecni na ich powierzchni, Słońce byłoby jedynie lekko większą gwiazdą. Dobrze, jesteśmy już za pasem Kuipera. Ale, nie jest to jeszcze jednak koniec Układu Słonecznego. Przedstawiam wam hipotetyczny obłok Oorta, czyli sferyczny obłok składający się z pyłu, drobnych okruchów i planetoid obiegających Słońce, odległości od 300 do nawet 100 tysięcy jednostek astronomicznych, czyli od 300 do 100 tysięcy razy tyle, co odległość pomiędzy Ziemią a Słońcem. Są tutaj bardzo rzadko rozłożone planetoidy oraz małe ciała skalne. Jeżeli istnieje także zewnętrzny obłok Oorta, to rozciąga się on prawdopodobnie do 1/4 odległości z najbliższą gwiazdą do Słońca, Proxima Centauri. Wraz z zewnętrznym obłokiem Oorta kończy się zasięg wpływów grawitacji Słońca. Gdzie jest dokładna granica Układu Słonecznego? Ciężko określić, może to być koniec orbity Neptuna, pas Kuipera albo i obłok Oorta.